Narysuj wykres funkcji h od x równa się 8 razy moduł x plus 1 minus 1. I tutaj to, co widzimy, to jest funkcja moduł x, jej wykres. No i mamy tutaj dwie kropki, którymi możemy złapać ten wykres i zmienić jego nachylenie, a także możemy zmienić położenie tego wierzchołka. Dobrze, zachęcam teraz do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No, ja tutaj skopiowałem to zadanie, tu je rozwiążemy, a potem sobie sprawdzimy rozwiązanie. Więc tak, no, to można robić na kilka sposobów. Jednym z nich byłoby bezpośrednie zastosowanie definicji modułu. Prawda? To by nas doprowadziło do tego, że ta funkcja jest dana w różnych obszarach zmiennej x, czyli w zależności od tego, czy to, co pod modułem jest dodatnie czy ujemne, no, mielibyśmy funkcję liniową o dwóch różnych wzorach, no i ten wykres by się składał właśnie z dwóch takich półprostych. To byłby pierwszy sposób, a drugi sposób, który ja tutaj chcę zaproponować, to jest taki, żeby przez kolejne przekształcenia zaaplikowane, takie geometryczne, zaaplikowane do tego wykresu moduł x, żeby właśnie przez kolejne przekształcenie otrzymać wykres funkcji, naszej funkcji h od x. I proponuję taką metodę od końca, czyli najpierw, prawda, chcemy narysować wykres funkcji 8 razy moduł x plus 1 minus 1. I widzimy tak, że tu mamy pewną funkcję i tu mamy minus 1. Prawda? Czyli jeżeli będziemy umieli narysować wykres funkcji bez tej minus 1, no to wiemy, że ten wykres to będzie przesunięty wykres funkcji 8 razy moduł x plus 1. Prawda? Trzeba przesunąć wzdłuż osi y o 1 w dół, tak jak to tutaj mówiliśmy już wielokrotnie, czyli tutaj stąd dotąd to jest przesunięcie o 1 w dół. Prawda? Dlatego, że na wykres tej funkcji powstaje przez no, od każdej wartości tej funkcji trzeba odjąć 1, prawda? To znaczy cały wykres trzeba przesunąć w dół. No dobrze, teraz widzimy tutaj, że mamy tutaj x plus 1 jest w module, czyli jakby zamiast argumentu x mamy pewną funkcję, jaką funkcję? Mianowicie 8 moduł x, prawda? I w miejsce tej funkcji, w miejsce argumentu x jest wstawiony x plus 1. No, to oznacza, prawda, że przesuwamy wykres tej naszej funkcji 8 moduł x, żeby stąd przejść dotąd, no to trzeba przesunąć o 1 w lewo. Prawda? Pamiętamy, że jeżeli mamy funkcję f od x i f od x minus a, prawda, to wykres tej funkcji powstaje poprzez przesunięcie wykresu tej funkcji o a w prawo. No, ponieważ tu jest plus 1, to trzeba przesunąć o 1 w lewo. Czyli tutaj jest przesunięcie o 1 w lewo. No i z kolei co? I tutaj mamy 8 razy moduł x, czyli jeżeli narysujemy, to jest przeskalowanie. Jeżeli narysujemy wykres funkcji moduł x, to stąd dotąd przechodzimy przez no, przeskalowanie, czyli skalowanie o czynnik 8 no, w zmiennej y, tak? Dobrze, wobec tego, no to widać właśnie, prawda? I teraz trzeba tę drogę pokonać w drugą stronę i ciąg tych przekształceń, prawda? Ciąg tych przekształceń pozwoli nam przejść od wykresu funkcji moduł x do wykresu naszej funkcji h od x. Dobrze, czyli zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest pomnożenie z x, to jest nasz moduł x, 8 moduł x, czyli każdy punkt trzeba pomnożyć przez 8, no to tak, 0 zostanie w miejscu, 1 przejdzie na 8, może zmienimy kolor, będzie tak, o, no i tu też 1 na 8, prawda? O, no i to będą też proste, więc to możemy, wystarczy nam jeden punkt znaleźć i połączyć. Czyli to, co jest tutaj, to jest 8 moduł x. Następna operacja to jest przesunięcie tego wykresu o 1 w lewo. Czyli każdy punkt przesuwamy o 1 w lewo. Czyli tu będzie, potem ten punkt o 1 w lewo i ten punkt o 1 w lewo. Tak? Czyli łączymy te
to. O. I to, co mamy tutaj, to jest 8 moduł x plus 1. I wreszcie ostatni krok. Musimy przesunąć wykres tej funkcji o 1 w dół. Czyli tak, tu będzie 1 w dół, 1 w dół i 1 w dół. Tak? Czyli dostaniemy o. O. I to, co jest tutaj, to jest 8 moduł x plus 1 minus 1. No dobrze, to czyli co? Czyli tak, wierzchołek jest w punkcie minus 1, minus 1, minus 1. Czyli tak, minus 1, minus 1. Dobrze, i teraz co? I teraz przechodzi to przez punkt 0,7. 0,7. No dobrze, czyli to jest nasz wykres. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.